Tak, skąd przyjechałeś, powiedz nam? Ja przyjechałem z bardzo daleka. Jechałem tutaj bardzo długo z Laponii, to jest drugi koniec świata. I muszę powiedzieć, że wczoraj było taki wiatr wiał, że moje renifery nie mogły dojechać na samym, jak widzimy, że nie ma śniegu. Tak. Ale musiałem wieczorem do Zatory, bo słyszałem, że Zatory są same grzeczne dzieci. To jest jedyne miasto na świecie, gdzie nie ma niegrzecznych dzieci. Są same grzeczne dzieci. Także wszystko robiłem, żeby tutaj do nich dotrzeć. No i udało mi się. Widzę, że piękne elfy masz. Tak. Pięknie. Następnym roku, mamy się następnym roku zaśpiewać. Super. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę. Nikt mi nie chce wierszyka powiedzieć. Co? Powiedz mi jakiś wierszyk. To w przyszłym roku. Maciek i Konrad, uczycie się dobrze? Ja tak. Szło to bardzo ładnie. Ale Nikola, nie wolno kłamać. Dobrze, nie okłamuję. Dobrze, uczcie się tak dalej, bądźcie grzeczni. Lizaczka sobie. O, tutaj ty byłeś chyba bardzo grzeczny, nie? A Mikołaj ciebie też obdarował? Tak? Iga? A to jak to się stało, że tutaj się znalazłeś do pomocy Mikołajowi? Tak, dostałam list. Tak? Z prośbą, tak? O pomoc. Przychodzisz do szkoły jeszcze? Tak. O, właśnie, nie poznałam! Brawo, Kinga, bardzo ci pomagam Mikołajowi. Historianie.pl. Chcę napisać o tej akcji. Chciałam zapytać, jak to się stało, że tutaj pani jest wolontariuszem świętego Mikołaja? Jak to się stało? No, zostałam poproszona. No i tu właśnie zastanawiałam. Przyjechałam. Jestem. Brawo, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję ci. Dziękuję. Proszę bardzo. Mikołaju, basen w tym. Basen w tym. Dobra, przytuliłem się do basen. Co te dzieci, jakie miały pragnienia te dzieci? Dzieci miały pragnienie, że kilkoro dzieci powiedziało bardzo ładne wierszyki, do której naprawdę jest, widzę, że nauczanie jest bardzo, bardzo dobre. Dzieci są bardzo grzeczne, dyscyplinowane. Co chciały? Najwięcej chyba PlayStation chciały od świętego Mikołaja, żeby im przyniósł. Myślę, że są tak grzeczne, że na pewno dostaną. A tu co masz w ręku, Mikołaju? No, to jest, dostałem rysunek, dostałem też kilka listów. Tam są. Dostałem, zaraz pokażę. To bardzo fajne, dostałeś rzeczy Mikołaju. Dostałem, tak, prezentów kilka. Brawo. Brawo. Czyli dzieci bardzo lubią Mikołaja. Tak, czekały bardzo na Mikołaja, prawda? Ale to jest sama radość dla samego Mikołaja. Odwiedzić te dzieci, zobaczyć, sprawić im troszkę radości. Porozmawiać z nimi. Smaczne pierniczki. Nie podzielę się z Państwem, bo zjem je sam z moimi reniferami, żeby... Jasne, my wiemy, żeby podróż była, jest bardzo daleka. Bardzo cieszę, dziewczyny Natalii dostałeś Mikołaju. Tak, bardzo. Dobrze, dziękujemy bardzo, bo tu czekają. To ja dziękuję tutaj. Życzę mamy dla tych dzieci, co nie dotarły. Mamy nadzieję, że przed samymi świętami Mikołaj jeszcze raz zahaczy o złotoryję i spróbuje wynagrodzić jeszcze te najbardziej grzeczne dzieci.